Witamy Państwa. Dzisiaj mamy kolejny film z historii niebocentryzmu. Dzisiejszy film jest wstępem do filmu drugiego. Żeby w sumie zrozumieć tą drugą część, która będzie za jakiś czas, to musimy zrozumieć to, co teraz będzie. I na pewno wszystkie tutaj może znaki, symbole, znacie Państwo. To nie jest żadna tajemnica, tego internet jest zawalony. Ale powstaje pytanie, dlaczego te symbole tak często występują i co one miałyby sugerować. O, sugerować. No, wszyscy powiedzą od razu tam znaki satanistyczne, trelemele i tak dalej, te różne rzeczy. Wszystko to można powiedzieć. Ale wiecie co? Wszystko to zostało wykorzystane w jakiś sposób, właśnie to Viola nam to wszystko wytłumaczy, zostało po prostu, było wykorzystane jako zarzuty, że czczenie rąbu jest znakiem okultystycznym, satanistycznym i cały niebocentryzm to się odnosi do satanizmu. Taki był podstawowy zarzut niektórych komentujących. No ich tam niewielu było, ale oni byli. Ale byli, a więc chcieli w jakiś sposób przekierować, powiedzmy, prawdę na stronę satanistycznych kłamstw. Tak to właśnie oni próbowali szczęścia. No i tutaj Viola nam zrobi tutaj wyjaśnienie, o co tak naprawdę chodzi z tym rąbem, ponieważ nam się od razu to kojarzy z dwoma obróconymi piramidkami, które są złączone podstawami i które nam właśnie, one są widoczne, no i czasami są widoczne. No i czasami, no ale niektórzy właśnie, no jak to zobaczyli, to jest praktycznie te mieszkanie Boga, no ale zobaczycie na niektórych no, symbolach, no, że jedni chcieli to sprzedać, jako że to jest, że to sataniści pokazują, tak, tutaj mamy satanie, a więc po prostu to, ten niebocentryzm, to jednak on jest satanistyczny. No, coś takiego przynajmniej chcieli próbować w jakiś sposób sugerować, ale ponieważ Państwo piszecie pod różnymi filmami, na różnych kanałach i tam taki argument hybrydzki, typowo hybrydzki, portalowy, o może tak, portali organicznych, czasami się może pojawiać, ponieważ, no słuchajcie, niebocentrycy są narażeni na różne ataki. I na przykład, gdzie tam piszecie coś, jakieś komentarze, to was od razu tam atakują. Chcecie coś komuś tam wytłumaczyć, że to jest niebocentryczne albo coś i tak dalej, to od razu po prostu wartownicy diabła, oni tu strzelają tego typu argumentami. Z nimi się po prostu siłą rzeczy zetkniecie w szerszym zakresie niż to, co akurat jest pisane w niektórych komentarzach na kanale Królewska TV. Może je nawet niektórzy zauważyli, a może nie, no ale po prostu my musimy w jakiś sposób, no przynajmniej powiedzieć, wyjaśnić, o co to chodzi, bo akurat wyjaśnienie jest dość ciekawe. Sam to słuchałem Violi tutaj już parę razy. Przedyskutowaliśmy to, przewaliliśmy to po prostu jak, można powiedzieć, maszynka do mięsa. Cały temat przefrezowaliśmy. No ale Viola nam dzisiaj to powolutku powie, wyjaśni na grafice, o co tak naprawdę chodzi z tym rąbem, właśnie w tych układach rąk u celebrytów. O, powiedzmy tak, delikatnie. No to w tym momencie ja już oddaję głos Violi. Jedziemy dalej. Witam serdecznie. Żeby zrozumieć ten symbol, no jest to trochę skomplikowane, ale musimy się cofnąć do mitologii. To jest bogini, tytanka Leto, która urodziła bliźniaków. Przybyła do Hiperborei, ścigana przez
pytona, węża czy smoka, to różnie się interpretuje, który ją ścigał w zemście od Hery. Hera była żoną Zeusa, a Zeus jest ojcem tych bliźniaków. Czyli ta bogini Leto, czy Latona, była kochanką Zeusa. I proszę bardzo, o jakie tu bliźniaki chodzi. Proszę bardzo, tutaj jest nasza celebrytka z bliźniakami, notabene dziewczynką i chłopcem. Tak jak bogini Leto, tutaj jest przedstawiana jako bogini płodności. I to zdjęcie, które minęliśmy, to są te bliźnięta. Księżyc i Słońce. Są to bliźnięta, można powiedzieć, syjamskie. Ja już kiedyś Państwu mówiłam, że diabeł jest hermafrodytą, ten nasz Bahomet jest hermafrodytą i posiada zarówno cechy damskie, żeńskie, jak i męskie. To jest nic innego, jak właśnie te bliźnięta. Słońce i Księżyc. Są różne legendy, ale to powiemy w kolejnej części na temat Księżyca i Słońca, bo cały świat, a w szczególności Hollywood, temu kultywuje. I o co tutaj chodzi? Księżyc i Słońce jako jakieś tam bliźniaki, czy bliźniaki dzieci Leto, które jedno to jest Apollo, a drugie Artemida. Teraz Apollo to jest bóg światła, odpowiednik bożka Ra, czyli bożek Słońca. Natomiast Artemida w innych mitologiach, w rzymskiej na przykład, to jest Diana, o której Państwu mówiłam, że to jej składano ofiary całopalne z ludzi. Bogini Isis, Izyda i tak dalej, to już wielokrotnie mówiłam o tym kulcie bogini i ona odpowiada za kult księżyca. Oni de facto są jakby połączeni ze sobą, no oczywiście emocjonalnie też, bo to są bliźnięta. I proszę tutaj zwrócić uwagę na te trójkąty. Ten trójkąt wskazuje na energię żeńską, a ten trójkąt skierowany czubkiem w górę... Może pokaż długopisem. Wskazuje energię męską. Również w drzewie kabalistycznym, w drzewie życia, mamy wspomniane o tych energiach, czyli ta korona drzewa życia kabalistycznego to jest energia męska, czyli zwróćcie uwagę, korona jest skierowana do góry. Natomiast korzenie to jest energia żeńska. I jakby one są skierowane do ziemi. Tutaj, tu akurat jest tutaj porównane Israel, wiadomo, Isis, Boże Kra, Elohim. Także tu nie będziemy się nad tym zagłębiać. Tutaj też ktoś zauważył, że ta strona odpowiada, prawa strona odpowiada za Bożka Ra, a lewa strona za bogini księżyca Isis, Dianę, Artemidę i tak dalej, i tak dalej. Także mamy tutaj dwie energie i tu już na wstępie mogę Państwu pokazać, kto czci na przykład właśnie tych bliźniaków. I mamy Gwiazdę Dawida. To jest nic innego jak energia męska i energia damska. Są na siebie nasunięte. I są to energie zakłócone. Jest, można powiedzieć, że jest to również swoisty obraz trzeciej płci. A wiemy w dzisiejszych czasach, jak popycha się w internecie trzecią płeć, nie tylko w internecie, właściwie może nie w internecie, a w telewizji, czy nawet w stolicy papieskiej. Podobno papież Franciszek coś wspominał o trzeciej płci.
I wiecie, że jest ona mocno popychana w mediach, jak tylko można. I ja sądzę, że Gwiazda Dawida z tymi energiami męską i żeńską nasuniętymi na siebie, to jest ta trzecia płeć i to jest zakłócenie energii. A do tego jeszcze dojdziemy, dlaczego tak się dzieje. I proszę bardzo. Ten gest, który tutaj mieliśmy na początkowym zdjęciu, który pokazywała ta celebrytka, to jest nic innego jak cyrkiel, czyli energia męska i węgielnica, czyli energia żeńska. I to właśnie ten gest jest pokazywany przez celebrytów. Proszę zwrócić uwagę, to jest bardzo podobna rzecz. I tutaj proszę zauważyć, że to też są jakby zakłócone, one na siebie nachodzą. Niektórzy interpretują, że jest to akt seksualny, czyli energia męska i energia damska. Moim zdaniem też tak jest, ale chodzi tutaj cały czas o tą parkę bliźniaków, którzy są rodzeństwem oczywiście, a jednocześnie są kochankami. O, to tutaj oczywiście masonerię, cały ten zakon masoński wiąże się oczywiście z psychologią roju, z hierarchią, jak w roju, ale o tym już mówiliśmy. Tutaj jeszcze mamy, prawda, tę symbolikę. Tutaj jeszcze raz mamy tutaj słońce i księżyc oczywiście. Musieli tutaj zaznaczyć tych bliźniaków. I przejdziemy teraz do kontrowersyjnej sytuacji, jaką nam się przedstawia na obrazach, w religii, we wszystkich praktycznie wiarach. Przed chwilą powiedziałam Państwu, że wiara żydowska kultywuje bliźniakom i proszę bardzo, wiara katolicka też kultywuje bliźniakom. To jest Jezus niosący światło, tak jak Apollo. Zresztą Jezus jest w ogóle podobny do Apolla, ponieważ jak poczytacie sobie o bożku Apollo, to był to bardzo piękny młodzieniec z długimi włosami o niesamowitej urodzie. Tak się Jezusa przedstawia. Ten obraz, który tutaj Państwo widzicie, to konkretnie nosi nazwę Jezus niosący światło. I tutaj mamy, akurat powiem Państwu, że skupiłam się tylko na tym, właściwie skupiłam się. No, były trudności, żeby znaleźć odpowiednie grafiki, gdzie wcześniej nie miałam z tym problemu, a niestety przy przygotowywaniu tego filmu niestety udało mi się skopiować dziwnym trafem tylko tą Matkę Boską z Guadalupe. I proszę sobie zwrócić uwagę, że na wielu obrazach Maryja stoi na księżycu. Na innych obrazach Maryja też stoi na wężu. W całej tej mitologii wąż przez Apollo został zabity. I uważam, że to, że Matka Boska katolicka stoi na, czasem jest przedstawiana jako stojąca na wężu, to też ma to odniesienie do mitologii, ponieważ jak i ona, taki Jezus, to jest jakby jedność, bo to są odpowiednicy tych właśnie bliźniąt, Apollo i bogini księżyca, czyli Diana, Isis, Izyda i tak dalej. Bardzo wiele jest obrazów właśnie z tym księżycem, Matka Boska stojąca na księżycu. Także tutaj się powtarza ta mitologia znowu, że jednak ciągle kultywujemy, która by to nie była religia, to kultywuje właśnie tym bliźniętom Słońcu i Księżycowi. I tutaj proszę zwrócić uwagę, tu też tylko ten obraz udało mi się skopiować i pokazać Państwu, ale Państwo jesteście sprytni, więc sobie tam odnajdziecie na pewno inne. Mówiąc szczerze, mnie bardzo zastanawiał właśnie ten gest, bo tutaj akurat jest Maryja z Dzieciątkiem Jezus i proszę zwrócić uwagę. On wskazuje na energię męską, a ona tutaj na
energię żeńską. Palce w dół, palce w górę. Jest wiele obrazów z Jezusem, który trzyma właśnie w ten specyficzny sposób dłonie z palcami do góry i on wskazuje na energię męską. I co nam to przypomina? Proszę bardzo. Palce w górę, energia męska, palce w dół, energia żeńska. Oczywiście Bahomet ma cechy zarówno jak i kobiece, czyli tutaj widać, że ma piersi taki, genitalia męskie. No akurat powiem Wam szczerze, że no tutaj są te dwa księżyce, powinno być tutaj słońce, ale nie zwróciłam uwagi, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Na pewno jest to wskazywanie właśnie na tą parkę bliźniaków, słońce i księżyc. I teraz przejdźmy do meritum. Mamy tutaj rąb. Jak nieraz widzieliście podobne obrazy, jeśli chodzi o pałac Ojca Niebocentrycznego. I czym jest rąb? Czym jest rąb? Rąb, słuchajcie, jest złączony podstawami, czyli te dwie piramidki złączone podstawami. To jest nic innego jak równowaga i harmonia między płciami. Natomiast gwiazda Dawida, czy ten symbol masoński, czyli ta cyrkiel i węgielnica, one wskazują na zakłócenie równowagi, na trzecią płeć oraz na wojnę płci. Bo zauważcie, że bardzo mocno się nad tym pracuje. Resztę chyba powiemy w kolejnym filmie i objaśnimy, jak to się wszystko wiąże, te właśnie tajemnicze bliźnięta, jak się wiążą z naszą starosłowiańską mitologią. To jest bardzo znaczące i też pokażemy Państwu, jak właśnie ta para bliźniąt występuje w wierzeniach zhybrydyzowanych Polan. I zwyczajach. I zwyczajach też. O, zwyczajach tutaj. I chyba najsilniej się akurat w tej mitologii to odbiera. W zwyczajach, które praktycznie one do dzisiaj dotrwały i one są dość ostro lansowane. Tutaj akurat trochę pojedziemy w następnym filmie po tym tak zwanym ruchu słowiańskim. No niestety musimy pojechać trochę, ale to w następnym filmie pojedziemy, zobaczymy to, wyjaśnimy te wszystkie te zwyczaje. No i związane z tym rytuały. Tak, proszę Państwa, no niestety prawda musi się wyłonić jak okręt podwodny. No dobrze, to z mojej strony to tyle. Proszę pytać, w razie czego odpowiem w komentarzach. No i cóż, do usłyszenia. Do usłyszenia.